Czy jesteś gotowa albo gotowy na to, aby Twój kanał trafiał do większej liczby odbiorców i rozwijał się nawet poza granicami kraju? Jeżeli tak, to zostań ze mną, a pokażę Ci, jak automatycznie dodać napisy w innym języku na YouTube. Zostań ze mną. Aby dodać napisy do filmu w innym języku, musimy wejść w szczegóły naszego filmu w YouTube Studio. Klikamy napisy. No i wybrałam film, w którym już wcześniej miałam opublikowane napisy w języku polski. Zachęcam Cię do tego, żeby obejrzeć sobie po obejrzeniu tego filmu poprzednie nagranie, w którym mówię i pokazuję, jak właśnie dodać napisy do filmu na YouTube. Znajdziesz to na ekranie końcowym oraz w opisie do tego filmu. No i teraz tak, jeżeli mamy już te napisy do filmu w języku polskim, to musimy dodać najpierw język kolejnych naszych napisów. No i my będziemy chcieli napisy po angielsku. No i pierwszą rzecz, którą możemy zrobić, którą Ci polecam zrobić, to jest dodanie tytułu i opisu w języku angielskim. Klikamy dodaj. No i tutaj mamy coś takiego. No i możemy, jeżeli jesteś tłumaczem języka angielskiego czy nauczycielem, zrobić to samodzielnie, jeżeli chodzi o przetłumaczenie. Natomiast jeżeli nie jesteś, to wpisujesz sobie translator i wyskakuje Ci translator. Akurat tutaj nam się włączyło z języka angielskiego na polski, a my chcemy z polskiego na język angielski, więc tutaj sobie zaznaczamy i kopiujemy nasz tytuł, klikając Ctrl C, następnie Ctrl V, wpisujemy sobie tutaj nasze hasło, kopiujemy to, co nam przetłumaczyło. Oczywiście pamiętamy o tym, że taki translator czasami jakby tłumaczy kali pić, kali jeść, no ale pomimo wszystko, jeżeli nie masz innej możliwości, możesz skorzystać z tego w ten sposób. Teraz sobie kopiujemy nasz opis. Mój jest bardzo długi, w związku z tym ja sobie skopiuję tylko część, na przykład dotąd, ale Ty możesz skopiować całość. Wpisujemy sobie to tutaj, po lewej stronie i znowu mamy przetłumaczone na język angielski. Kopiujemy sobie tutaj, albo klikając na to całe, albo kopiując tutaj na dole. No i wpisujemy sobie ten opis. Jak to zrobisz, jakby jest pełna dowolność. No i następnie dajemy opublikuj. No i mamy dodany język angielski. No i my już mamy wcześniej opublikowane napisy w języku polskim, więc musimy dodać napisy w języku angielskim. Klikamy na dodaj. No i teraz moglibyśmy przesłać plik gotowych napisów po angielsku, gdybyśmy je mieli. Możemy je wpisać ręcznie, ale mając napisy w języku polskim dodane, możemy automatycznie przetłumaczyć te napisy na język angielski w tym wypadku, tak? I one nam automatycznie znowu będą dopasowane do naszego filmu, tak jak napisy dodane wcześniej w języku polskim, o których mówiłam w poprzednim nagraniu. Dajemy na opublikuj. Jeżeli do tego momentu ten film Ci się przydał, to koniecznie kliknij mi lajka pod tym filmem, żeby trafił do większej ilości osób. No i mamy dodane te napisy. Jeżeli tutaj dodaje Ci się kolejna linijka z językiem angielskim, totalnie się tym nie przejmuj, nic tutaj się złego nie dzieje. Wejdźmy sobie w ten film, zobaczmy, jak te napisy można włączyć i przy okazji podzielę się z Tobą ostatnią taką sugestią, która jeszcze bardziej może Ci ułatwić życie, nawet jeżeli nie masz czasu na dodanie napisów w języku obcym. Klikamy na nasz film. Zatrzymamy sobie ten film i teraz tak. Żeby włączyć napisy na YouTubie, klikamy sobie tutaj. Więc klikamy, jak klikniemy w tą ikonkę i nie ma tutaj takiej czerwonej kreski, no to znaczy, że jest bez napisów. Jeżeli damy tak, to mamy napisy. No i na przykład to są napisy w języku polskim. Jak zmienić teraz napisy na język ten angielski, który dodaliśmy? Wchodzimy tutaj na napisy, no i damy język angielski. I teraz będziemy mieć to przetłumaczone na język angielski. Pamiętamy o tym, że to jest właśnie takie googlowskie tłumaczenie, bo YouTube należy do Google'a, więc jak damy przetłumacz automatycznie, to też to Google tłumaczy. Więc no, jeżeli kogoś to boli, zna się na angielskim, zna ten język bardzo dobrze, to może sobie to oczywiście poprawić, tak samo jak ten tytuł i opis. Natomiast jeżeli nie masz czasu dodawać tych napisów w języku obcym, to warto jest dodać chociaż napisy w języku polskim. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli my nie dodamy aktualnie napisów w języku angielskim,
To jeżeli mamy napisy polskie, to możemy przetłumaczyć je automatycznie jako widz na dowolny język właściwie, tak? Na dowolny tutaj z tych podanych. Więc na przykład możemy sobie przetłumaczyć na język hiszpański, ale możemy to zrobić tylko i wyłącznie, jeżeli te napisy są dodane. Dlatego zachęcam Cię do tego, żeby te napisy po polsku jednak dodawać i wtedy nie musisz jakby tego tłumaczenia robić. Natomiast, żeby te nasze filmy trafiały do osób, które jednak są za granicą i na przykład są anglojęzyczne, czy w jakimkolwiek innym języku, warto jest tutaj dodawać te tytuły i opisy w innych językach. Czyli możemy dodać sobie kilka języków, na przykład mamy dodane angielski, to możemy sobie dodać niemiecki i na przykład hiszpański, bo to są języki, które obok angielskiego, jakby u mnie oglądają te osoby w tych językach najczęściej moje filmy, ten film na przykład. Więc warto wtedy sobie dodać te języki tutaj, żeby tytuły i opisy publikowały się dla tych osób w tych językach właśnie. A następnie te osoby, oglądając sobie film, mogą bez problemu, jak włączą sobie napisy nawet w języku polskim, to potem mogą sobie przetłumaczyć to na dowolny język. Dzięki dodaniu napisów w obcym języku zyskasz nowych odbiorców, zagranicznych odbiorców i przy okazji pomożesz tym osobom, które po prostu wolą filmy oglądać na wyciszeniu. Daj mi znać w komentarzu pod filmem, jakie filmy oglądasz z napisami. Jestem tego bardzo ciekawa. A film, o którym Ci wspominałam, o tym, jak dodać napisy do filmu na YouTube, znajdziesz w prawym górnym rogu tego filmu. Koniecznie zobacz ten film, żeby później automatycznie przetłumaczyć Twoje napisy na YouTube. Subskrybuj po więcej. Widzimy się w kolejnym filmie.